Witajcie z tej strony Rex Kosmosu i dzisiaj byłem w Chińczyku i w Chińczyku znalazłem coś takiego jak... Co to jest? Nie jakiś Lego, tylko znana każdemu pewnie. Nie, Lele Ninja, zamiast Lego Ninja go mamy Lele Ninja. Lele. Lele, 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 lele. Numer katalogowy, to ciekawe, czy jest taki zestaw Lego, wątpię. Mamy tutaj figurkę dziwnego sensu jawu. Na górze mamy figurkę, bo się chwalą, że są Lele Ninja i podrabiają. Tutaj... Wszystkie badziewia, jakie są do zebrania w tej serii. No, może nie badziewia, ale jak otworzymy, to się przekonamy. Tutaj mam pokazane, że New Series, nowa seria. Tu mam pokazane, że to jest Kai, a to nie jest Kai. Takie osoby, co oglądają serię, to wiedzą, że to nie jest Kai. Postaramy się otworzyć to coś. Na pakowaniu pokazano, że jest to jakieś żółte, nie wiem, jak mi to spinera przypomina. Mamy tutaj klocki, minus, tutaj już widzę minusa. Nieco zniszczona siateczka, minus wielki. Lego nigdy by tak nie zrobiło takiego zniszczonego. Instrukcja składania. Po co im instrukcja składania? Nie wiem, może się przyda. Spinner. Z tego co pamiętam, energy cola. Tą pasowę spróbujmy jakąś. No teraz to się łatwiej rozwali, bo jest pół zniszczona. Klocki się, jak widać, rozlatują. W ogóle przy opakowaniu po prostu jeden nawet już spadł. Się nie znajdzie. I no może się znajdzie. Jeszcze o podstawka jak z Lego Minifigure. Jak podaje Blixit Collectible Minifigures. No więc zawartość naprawdę się roztrzaskała. Może złóżmy sobie, postarajmy się złożyć figurkę. Już to jak oczywiście w każdej chińskiej rzeczy oczywiście mamy figurkę tak dziwnie czepioną, Ach, powinniśmy najpierw założyć tę bandanę. Teraz to i teraz to. No figurka nawet. Jakie ona ma akcesorium w ręku? Jakąś kosę. Ona chyba pewnie chce zabić Lego i się wybrała z kosą. Taką dziwną kosą. Nie no, nie może aż tak dziwną, ale... Czy naprawdę jest taki element jak tak od tej kosy? Może w niczego nie jest.
kosa, którą możemy mu. Dzisiaj taki film spontaniczny. Powinien się pojawić jeszcze jeden dzisiaj. Jak się nie pojawi, to trudno. To się. Przyczep. No i teraz spinner. No to mam tutaj z tego ciągniętego bolca. Trzeba przyczepić gdzieś do tego spinnera. Pod tego spinnera. Patrzcie na to. Porównajcie sobie do Lego. Minusik. Żeby tu wstawić chyba kolejny minusik. Krzywo tak zamocowane, nie mogą. To jest chyba wina producenta. Lele. To jest Lele Ninja. Co mamy dalej zrobić? No po prostu zrobić jakieś czerwone te drobiazgi. Tu gdzie to trzeba? Chyba instrukcja jedna będzie potrzebna. Haha. W ogóle po co oni dają te. W ogóle to jest dziwne produkowanie takich figurek. Że podrabiałem z Lego. Skąd to. Ogólnie po prostu straszne. Próbuj, jak jesteśmy w klimacie podróbek, to zasubskrybujcie kanał WTF Klot. Mam mało subów. Ej, po co to niby? I tu mamy ten kotyk, mamy. Trochę nawet to dziwne, to mniej więcej teraz tak wygląda. Dobra, wam z kadru. To tu. To będzie więc. Tu. A to tu. XD. Lele Ninja. O, już się jedno odczepiło. Oczywiście, bo musiało. No przemówię nie. Chyba dwa lata. Ile już, o kurde, robi się więcej niż przy Lego przygodzie, a to jeszcze mi równie. To są rujnowane klocki. Niskie, to są rujnowane klocki. Aż mi telefon chce spaść. No on pewnie i tak spadnie. Nie wiem, jak je, zanim to złożę, to chyba minie 5 lat. Minie 5 lat, na bank minie 5 lat. Aż się przewróciła kamerka, że XD. Kamerka się przewróciła, bo jest zażenowana poziomem klocków Lele. Tak, na pewno się zażenowała po prostu tym, że to jest, że ktoś chce podrabiać Lego i myśli, że będzie, że się mu lepiej sprzeda. Dobra.
mamy spinner. Wygląda on okropnie. I no nawet może być. Na opakowaniu ma inny kolor. I żółty, więc tego wziąłem. Bo to ma się nie pasować. No to nie wiem. Bo planuję miasto kloców. Więc nie wiem, tego na pewno wyślę gdzieś na pustynię i będzie tam siedział sam. Albo nie sam. Nie wiem. Nie wiem, z kim będzie siedział. Będzie siedział. Grunt będzie siedział. Więc nie wiem, czy polecić to coś. Nele Ninja. Nawet jeszcze kosa wywaliła mu z ręki. Instrukcja się już wali. To nie wiem, czy to polecić. No nie wiem. Polecam. Najwyżej się zirytujecie. I minus, że to odpada często. Największy minus świata. Więc nie wiem. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.